Siemanko. Sporo czasu upłynęło, zanim postanowiłem wrzucić ten odcinek. Wynikało to głównie z tego, że konstrukcja była niedopracowana i chciałem wam już pokazać wersję finalną, pochwalić się, żebyście mogli już pewne wnioski wyciągnąć i nie popełniać tych błędów, które popełniłem ja. No, zmian było sporo. Pewnie jak pamiętacie, jak to wyglądało z poprzedniego odcinka, no to pierwsze, co rzuca się w oczy, to silnik. Tak, silnik był zmieniony, bo tamten się spalił. Z mojego błędu opowiem wam zaraz o tym, żebyście też nie dali się nabrać na to. Co tam jeszcze? Kółka były zmienione. Ja nie wiem, czy pokazywałem, jakie były kółka wcześniej. Kupiłem w markecie kółka. Tam było napisane, że dopuszczalne obciążenie 60 kg. No to można powiedzieć, że były z zapasem. Ale średnica kółek była tak mała, że na nierównościach one po prostu się pourywały, całe te konstrukcje metalowe, które trzymają te kółka, to wszystko się pokrzywiło, powyrywało złożysk i musiało to być wymienione. Nie robiłem tego ja, robił to kto inny akurat, kto używał tego sprzętu i no powiem tak, no nie do końca jest to estetycznie zrobione i po mojemu, ale za darmo, także niezły deal. Koła tutaj pod sprężarką są skrętne, te z tyłu są na sztywno. Tak to wygląda. Różne wersje tego były. Z założenia miało to być tak, że tak jak w kompresorze, w takiej sprężarce, którą można kupić w sklepie, miało być to samo wyposażenie, czyli zbiornik ciśnienia, jakiś taki zasobnik w postaci butli, presostat, czyli taki zawór, który przy spadku ciśnienia włącza sprężarkę, a przy nadmiarze ją wyłącza. Silnik właściwie, no ale to jest powiązane. Co tam jeszcze? Zawór zwrotny i takie tam, no rzeczy, osprzęt typowy dla gotowych sprężarek. I tak to było na początku, no ale jak się okazało, nie było to dla mnie optymalne rozwiązanie. W tej chwili jest to zrobione tak, że bezpośrednio ze sprężarki wychodzi taki wąż ciśnieniowy i na końcu jest założony pistolet. W tej chwili jest z lejkiem, ja do tego lejka sobie sypię ścierniwo. Na ilość prac, którą mam, dla mnie jest to rozwiązanie na razie wystarczające. Jeżeli będzie tego więcej, zmienię to trochę, będzie duży zbiornik z butli gazowej pod ciśnieniem i tam będzie wąż przypięty do tego pistoletu i będzie automatycznie mi to podawało. Tak to jest w tej chwili. Opowiem wam, jakie błędy popełniłem, żebyście wy tego nie popełniali i nie tracili czasu tak jak ja. Czasu, nerwów i pieniędzy, bo to tak to wyglądało. Tak jak wspomniałem na początku, założone było to wszystko tak jak w kompresorze. I tutaj miałem założony taki krótki odcinek węża. Tam był na końcu tego węża założony zawór zwrotny i za nim była szybkozłączka, taka pneumatyczna, typowa taka jak w kompresorach i w pneumatyce. I co? To miałem połączone przewodem takim spiralnym do oryginalnego kompresora i tam miałem cały ten osprzęt, czyli co tam było, zawór ciśnieniowy, który w razie nadmiaru ciśnienia by się otworzył i rozszczelnił układ. No i to miałem jako taki zasobnik, wszystko w ten sposób było zrobione i później z kompresora było wyjście już do pistoletu, który piaskował. I któregoś to dnia przyjechałem i chciałem piaskować. Po włączeniu okazało się, że tu jest silnik na dwa razy tak zwany, czyli na pierwszy raz to jest rozruch, podnosi się na raz, on się rozkręca, a później na drugi raz się go włącza, żeby pracował. No i wyglądało to wtedy w ten sposób, że po włączeniu na raz on się nie mógł rozbujać. Ja już o włączeniu na dwa to można było zapomnieć. Coś go blokowało i nie wiedziałem co. Kombinowaliśmy, bo myśleliśmy z początku, przynajmniej ja tak myślałem, że problem leży w silniku elektrycznym. I kombinowaliśmy, bo tak, tutaj gdzie mam ten warsztat, to była powódź. Myślałem, że
nie ma prądu w ścianach, gdzieś tam może się te styki poutleniały i kombinowaliśmy. I porozbieraliśmy wyłącznik cały, tam psikałem to kontaktem, kombinowałem. Później prąd czerpałem z innego miejsca na podwórku. Okazało się, że jest ten sam problem, dokładnie ten sam. Później pożyczyłem prąd od sąsiada, wszystko to samo. Okazało się, że problem leżał w szybkozłączce. Ona była niskiej jakości i ta szybkozłączka się zepsuła w ten sposób, że puszczała, ale tylko część tego ciśnienia. I to ciśnienie magazynowało się w tym odcinku węża kilkudziesięciocentymetrowym i tym samym blokowało sprężarkę i silnik. On się nie mógł rozbujać. Taki był problem, także wyeliminowałem to. No zeszło mi dużo czasu, zmarnowałem i nerwów, żeby dojść do tego. Wyeliminowałem tą szybkozłączkę, teraz jest taki wąż jak widać, do samego końca prosty, także tutaj nie ma się co gdzie zablokować. Później druga historia, którą miałem wczoraj. Wczoraj chciałem nagrać odcinek, pokazać jak się piaskuje i znowu podobny problem. Silnik się na drugim biegu rozpędzał i chodził przez jakiś czas z tymi samymi obrotami, po czym zwalniał, tak jakby go coś blokowało. Pół dnia zmarnowałem wczoraj, nie doszedłem, co jest grane. Nawet doszło do tego, że zacząłem rozwiercać w pistolecie dyszę, bo jak rozwierciłem, to nie było tego problemu, że silnik zwalniał. Znaczy silnik, no ten, że to co słyszymy, czyli ta prędkość, ona wynikała głównie z hałasu sprężarki, że słychać było, że ona zwalnia. No i wczoraj już tato przyszedł, pytałem się go, czy ma jakiś pomysł. Mówi, że to zrób tak, piaskuj i sprawdzaj temperaturę silnika. Jeżeli okaże się, że po piaskowaniu się grzeje, no to coś jest nie tak, będziemy szukać. No, ja wczoraj piaskowałem, okazało się, że silnik się w ogóle nie nagrzewa. No to stwierdziłem, że no zwalnia to zwalnia, trudno, będzie mniejsza skuteczność, ale jakoś sobie to wymorduje, że tak powiem. No ale co, dzisiaj przychodzę, włączam z ciekawości, wszystko jest ok, silnik w ogóle nie zwalnia. I mówię o tym mojemu tacie, a on mówi, że dzisiaj tak przyszedł, siedział przy tym chwilę i myślał i wymyślał. Wymyślił. Okazało się, że paski były luźne i w momencie, kiedy się już nazbierało tego ciśnienia w wężu i sprężarka zaczęła stawiać jakiś opór, to ślizgały się paski klinowe na kołach pasowych i tym samym sprężarka zwalniała. Silnik cały czas obracał się tak samo, z taką samą prędkością, a sprężarka, mając opór, stawiała taki opór, że na paskach się to wszystko ślizgało i ten moment się gubił. Także to dla was taka informacja, żebyście nie tracili czasu, tak jak ja, i nerwów, czasem i pieniędzy, bo to coś tam trzeba później dokupić, jak się zużyje niepotrzebnie. Także tak to wygląda. No dzisiaj jest niedziela, to niestety nie pokażę wam, jak to piaskuje. Ale mogę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz ciekawą. Tak wygląda pistolet, którego używam aktualnie. On kosztuje na portalu aukcyjnym w granicach no 100 par złotych. Nie pamiętam dokładnie, powiedzmy, że tam około 130 zł, coś takiego chyba. No i jest ok. Wcześniej miałem taką tanią konstrukcję ze zbiorniczkiem. To kosztowało w granicach 50 par złotych. W markecie kupiłem. No i wtedy jak to podłączyłem, no wydawało mi się, że no jest wow. No ale po jakimś czasie kupiłem ten, który tam widzicie. No i to teraz mogę powiedzieć, że tamten, który miałem, no to można sobie najwyżej peeling zrobić. Skórek przy paznokciach. No taka jest siła tamtego, a taka jest siła tego. Także stanowczo odradzam, jakby ktoś miał pomysły kupować sobie coś takiego, to odradzam. To jest strata pieniędzy, no pieniędzy na pewno. No, chyba, że ktoś chce czyścić sobie delikatnie monety, które gdzieś tam zbiera wykrywaczem, to no to może do tego jeszcze by się to nadało. Ale tak jak ja, jakieś części motocyklowe czyścić czy coś, to nie, to jest strata czasu. Czasu i pieniędzy, nie ma to sensu najmniejszego. Tak ta konstrukcja wygląda na chwilę obecną. W następnym odcinku postaram się wam pokazać, jak wygląda moja komora do piaskowania. Jeszcze nie gotowa, ale już w niej piaskuję od dłuższego czasu i no jestem na dobrej drodze do ukończenia jej. Także tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.